Jeszcze raz witam Was. Dalej mamy sobotę, który 24 sierpień. Tu już mamy praktycznie od początku nawiezione tej dachówki. Tam mam na dworze zagęszczarka stoi. Zaraz ją sobie tutaj wciągnę, zobaczę odpalić. Bo to z tym odpalaniem to różnie idzie. To jest kurczę diesel i na sznurek ciągany silnik, Chińczyk jakiś. Ale jak już zapali i się nie rozpadnie, to może do końca tutaj wytrzyma, żeby tą dachówkę trochę ubić, przyklepać. Kamerę wezmę na statyw i trochę tak ze statywu ponagrywam. A może na głowę najpierw. No dobra, zobaczę jeszcze. Może sobie na głowę opaskę założę. Dosypaliśmy, no sporo tej dachówki poszło, z 2,5 przyczepy może, no 2 na pewno, może trochę więcej, że to trochę sprawniej będzie szło te betonowanie. No i się biorę na ten zagęszczarkę tu do środka. Tej rampy na razie z Jackiem nie rozbieraliśmy, bo to jak jeszcze czasem będzie gdzieś trzeba dowieźć, to dowieziemy. Też mnie dzisiaj olśniło, bo wczoraj właśnie ci chłopacy, co byli mi tutaj lać, to mówią, mają 2 niwelatory. Jeden mi zostawią. Ja mówię, a tam kurczę niwelator. Jakoś to zrobię, a przecież ja mam niwelator jeszcze stary, taki optyczny. Kiedyś sobie łatę nową do niego dokupiłem. No i tak to jest, jak bez niwelatora się robi. Najpierw tutaj tą nawę z Jackiem jeszcze pogłębialiśmy, żeby to było tutaj grubiej betonu. Te 2 nie ruszaliśmy na szczęście. Tej i tej tutaj pod oknami. No bo to jeszcze więcej by trzeba nawozić, no ale to kurczę. Chciałem dobrze. A wyszło jak wyszło i to z powrotem trzeba było tutaj podnosić. Ale dobra, ziemia wywieziona, bo tutaj takie klepisko było dachówką, to zawieźliśmy. Teraz będzie trzeba tylko zagęścić. Tutaj ten beton tchnie, tu już po nim mogę chodzić. Bo i tak przeszedłem sobie z tyłu bramę otworzyć na przestrzał. Na drugim szczycie, żeby to pod zagęszczarkę, no to kopci się, no to i wentylator jeszcze tam u góry jest ta czarna taka kratka, to jest wentylator wyciągowy, włączę, żebym tutaj nie padł, nie zagazował się. Ale dobra, dosyć gadania, maszynę do środka wciągnę, samostart, tylko muszę patrzeć gdzie mam i jedziemy. Zaraz z kamerę mówię, albo wezmę na statyw, albo na głowę założę, zobaczymy.
mimo wszystko, że mam dwie bramy otwarte i wentylator pracuje tam u góry, no to się kopci, kurczę, tak. Wyjadę sobie, kosiarkę wystawię i wtedy tamto mi zostanie też tak jak tutaj. No i później jeszcze drugi raz to przejadę, żeby się nadmiło, żeby co? No żeby to jeszcze więcej, tylko tak muszę jakoś rozsądnie po kolei każde pole jechać, żeby to ta zagęszczarka się nie rozpadła, zanim do końca dojadę. No, trochę się przewietrzyło tutaj. W międzyczasie sobie sprawdziłem, że paliwa muszę dolać. Może niżej wezmę. Nie wiem nawet ile tutaj w zbiornik się mieści, ile to pali na godzinę. A, będzie dosyć, bo chyba już mam pełno. A tutaj ta nakrętka jest taka, że leci paliwo, tutaj cieknie, później on cały ten wibrator jest taki uświniony. Tu mamy tak sitko wlewowe i tu każdy element osobno z tego korka. No i on przekręcony, trochę wytrę. Zobaczymy, może w sumie dobra. Tutaj tą bańkę to zakręcę i jedziemy dalej. Teraz kamerę będę trzymał na głowie, na opasce. Zobaczymy, co to się uda nagrać. Wentylator huczy tutaj, więc nie wiem, jak to tam mnie będziecie słyszeć. Dobra, lejek to sobie tutaj dam. Niech ono wcieknie trochę. No leży gdzieś tu. Szmata niech leży. I teraz ciepły ten silnik. To powinien zapalić już, myślę, bez problemu. Olej sobie jeszcze zobaczę. A tutaj jest też z tej strony miarka. To co to jest, to nawet nie wiem, co to za silnik. 6 koni i nie wiem, co to. Prędkość robocza 20-25 metrów na minutę. Częstotliwość wibracji
5800 na minutę. Rozmiar płyty roboczej 48 na 60 cm. I waga, teraz nie pamiętam, albo 136 było, albo 146 kg, gdzieś to się tam wydrapała ta naklejka. Olej bym musiał tutaj zmienić. Jest jeszcze, ale to taki tam. Kurczę, korka nie mogę wkręcić. Patrzę, silnik 300 pojemność, jest niecały, dieselek taki mały. Dobra, gazu od razu przykręcę, bo tutaj linka jak linka, ale sam ten cyngiel tutaj, manetka od gazu, to nie działa, że można tutaj gaz na listwie zakręcić. No, uwaga, oho. Trochę swego. To mówię, tego diesla zaciągnąć. No, zagęszczone jest. Myślę, że tyle wystarczy. Może zobaczę jeszcze, albo dzisiaj, która to jest, w pół do trzeciej, to może dzisiaj jeszcze wezmę sobie niwelator, rozłożę, albo jutro i popatrzę łatom, jak to tutaj wygląda. Generalnie spad jest tu od strony okna do środka 4 cm, troszkę taki, a po długości hali ma być wszystko w poziomie tutaj i myślę, że tak się uda. O, jak się nic nie pozmienia, to w poniedziałek ekipa przyjedzie to tutaj zalewać. O, tu jeszcze rękawice sobie tylko wezmę. Worek został. Posypka na wierzch idzie jakaś taka. A co to jest? Tylko tu trochę kamerę może wezmę. Firma Sika Chapdur Extra. Tu po naszemu. Co tu pisze? Niemetaliczna sucha posypka do utwardzania posadzek. Odporna na zużycie, dobra odporność na uderzenia. Łatwe utrzymanie, ekonomiczna posypka utwardzająca. Że to na wierzch jest coś takiego jeszcze sypane i później dopiero zacieraczką jeżdżą. Muszę sobie aplikacja, co tutaj jest za aplikacja, przepis poszukać. No, do pozacieraczki talerzowej. Tylko do zastosowań profesjonalnych. Widzicie? To tak, kurczę. Ja raczej bym sobie z tym nie poradził jako rybak. Dobra. Wam pokażę, jak to w środku wygląda. Szło się, kurzy. Ale to tak wygląda. Taki jakby to, nie wiem co to za proszek, ziarnisty, taki ostre ziarno.
jakby cement, czy z czego to jest zrobione. Zawiera cement. Ale co tutaj jeszcze nie ma? Później tam są chronić oczy, drogi oddechowe. Kurczę, ciężkie to mały worek taki, a 25 kg pełen worek. No i dobra. Kosiarkę tutaj zostawię na hali, bo to zobaczymy po niwelatorze, czy w poniedziałek, jak się okaże, że gdzieś będzie trzeba dowieść. Znaczy dowieść na pewno będzie trzeba, bo będzie trzeba tutaj tą rampę zdemontować i tutaj koło progu jeszcze z 2, 3, może 4 kursy zrobić. No i wtedy co? Zalewanie, zacieranie i jedna część będzie zrobiona. Jak to tutaj wyschnie, no to tutaj te koryta, co są z tej strony, tylko będziemy przekładać tutaj na ten beton, bo to za ciężkie i za daleko i za upierdliwa praca, żeby to wynosić na zewnątrz, a tak to te koryta pójdą tu na ten nowy beton. Tu będzie beton pod te koryta uszykowany, zrobiony. Jak stężeje, ustawimy pierwsze te koryta tutaj na gotowo. No i później z dworu przyniesiemy koryta, są na podwórzu tutaj. Z tej strony ustawimy zbiorniki. Tutaj przyjdą górny, dolny z pompami. No i wszystko. I czekamy na pierwsze ryby. Dobra, idę. Wentylator jeszcze włączę. Niech się trochę tutaj przewietrzy. Na razie, cześć.